Witam Państwa ponownie. Bohater naszej dzisiejszej historii wywodzi się z kraju, w którym mówi się wieloma językami i czci wielu bogów. Niektórzy wierzą, że są ich tysiące. On sam oddawał cześć jednemu z nich, już od dzieciństwa poświęcając 10 do 12 godzin dziennie na ćwiczenia, które miały go doprowadzić do doskonałości. Ale jego Bóg go zawiódł, co wywołało w nim frustrację i poczucie pustki. Otrząsnął się z tego dopiero, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Musimy uważać. To niebezpieczna dzielnica. Będę czujny. Dobrze, to gdzieś tutaj. Aha. Bywa tu taki starszy gość. Czeka na takich jak my. No, udawaj, że wiesz, co robisz. Aha. A on podejdzie. O, zbliża się. Ile chcecie? To wszystkie pieniądze, jakie mam. Ile za to dostanę? Wystarczy na niezły odlot. Dobra. Poczekamy tutaj. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomnemu niełatwo jest komuś zaufać. Dlatego w drzwiach Pacific Garden Mission stoi odźwierny, który każdego serdecznie wita i zapewnia, że to miejsce naprawdę bezpieczne i przyjazne dla wszystkich, gdzie nikt nie musi obawiać się potępienia. Wszyscy otrzymują jedzenie, ubrania i nocleg, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną, jeśli jest taka potrzeba. I każdy może usłyszeć dobrą nowinę o Bożym planie dla jego życia. Nauczyć się ufać Bogu nie każdemu przychodzi łatwo, ale jest to niezbędne, by otrzymać nowe życie. I właśnie o tym opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2929 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Hej, co się dzieje? Wszystko porusza się w jakimś zwolnionym tempie. Mówiłem ci, że zadziała. Światła uliczne tak jakoś do mnie mrugają. O, to światło leci wprost na mnie. Patrz cały czas na drogę. Zaczekaj, muszę się zatrzymać. Wracaj, Asis. No już. Oni tam są. Kto? Trupy. Ten rów jest pełen trupów, które ożywają. To koszmar. Uciekajmy. Podobnie jak wielu innych młodych ludzi, bohater tej historii, by radzić sobie z rozczarowaniem i frustracją, próbował alkoholu i narkotyków. Urodził się i wychował w Bombaju w Indiach. Jego rodzice byli Hindusami, a ponieważ oprócz dwóch córek był ich jedynym synem, oczekiwali, że będzie kontynuował tradycję. Za chwilę usłyszymy, dlaczego tak się nie stało. Prawdziwa historia Asisza Majmundara już teraz w Wyzwolonym. Mieszkaliśmy na przedmieściu. Nasz dom stał tuż nad brzegiem Morza Arabskiego, gdzie razem z przyjaciółmi uprawiałem sporty wodne. Moi rodzice byli lekarzami. Mieli wielu biednych pacjentów, których nie stać było, żeby zapłacić. W rezultacie w końcu musieli porzucić swój zawód, by rozwijać rodzinną firmę tworzyw sztucznych. Tym niemniej chcieli, żeby ich dzieci również zostały lekarzami. Ale my mieliśmy inne plany, zwłaszcza ja. Moim bożkiem od wczesnego dzieciństwa był krykiet, gra podobna do bejsbola, a moją ambicją było zostać zawodowym graczem i reprezentować swój kraj. Więc nie przykładałem się zbytnio do nauki. Asisz, obudź się. Już piąta.
Jeszcze 15 minut. Nie zdążysz odrobić lekcji. A jestem taki zmęczony, mamo. No, trzeba było pouczyć się wieczorem. Ale zamiast tego grałeś w krykieta. A potem musiałeś się wykąpać, zjeść kolację. No a w końcu oczywiście byłeś już zbyt zmęczony. Ach, gdybyś tak przykładał się do lekcji jak do krykieta, byłbyś wzorowym uczniem. Mama tak się przejmowała moim brakiem pilności w nauce, że sprowadziła do domu hinduskiego kapłana. Ten sprawdził układ moich gwiazd, linię na mojej dłoni, a potem zaleciłbym wstawał o 4 rano i przez godzinę praktykował hinduskie śpiewy Aum. Nie potrafiłem postępować zgodnie z tą radą. 10 do 12 godzin dziennie trenowałem krykieta i byłem w tym coraz lepszy. Ojciec, który sam był znakomitym graczem i trenował jeszcze w koledżu, miał co do mnie spore ambicje, ale nigdy nie czułem, żeby był ze mnie zadowolony. Angażował się mocno w lokalną politykę i miał wysoką pozycję w środowisku. Rzadko więc go widywałem. No, jak tam dzisiejszy mecz? Super, wygraliśmy. A zdobyłeś jakieś punkty? 2, ale 4 moich rzutów nie złapano. Gdyby tylko gracze z pola przyjęli te piłki, miałbym dzisiaj 6 punktów. Mhm. Najlepiej rzucić piłkę tak, żeby Batesman jej nie odbił. Wtedy w ogóle nie trzeba się przejmować graczami z pola. No tak, ale... A widziałem w dzisiejszej gazecie nazwisko twojego przyjaciela. Zdobył 5 punktów, prawda? Aha. A 4 właśnie w taki sposób. Poza wszystkim innym miałem też pecha. Podczas najważniejszego meczu w koledżu siedziałem na trybunie z pękniętym palcem u nogi. Kiedy indziej złamałem sobie palec u ręki w trakcie treningu. Kontuzje były najbardziej zniechęcające. Ale latem 1987 roku nastąpił przełom. Pewnego dnia mieliśmy całą rodziną wybrać się na kolację. Wszyscy oprócz mnie siedzieli już w samochodzie, kiedy nagle zadzwonił telefon. Co tak długo? Mówiłeś, że już idziesz. Ile można czekać? Nie zgadniecie, kto do mnie zadzwonił. Selekcjoner młodzieżowej reprezentacji kraju w krykiecie. Zostałem wybrany do kadry do lat 19 na mecze w Anglii i Szkocji. Co? No to fantastycznie. Nie, a może to jakiś żart? Mamo, przecież znam jego głos. To niesamowite. Z całych Indii wybrali właśnie mnie. O, jesteśmy z ciebie bardzo dumni, Ashish. Zawodnicy test cricket reprezentują kraj i są podziwiani w Indiach. Podczas podróży i pobytu w Anglii przez moją głowę przewijały się wizje dołączenia do zawodowej reprezentacji kraju. Ale podczas meczów koledzy szybko sprowadzali mnie na ziemię. Mówiąc delikatnie, nie grali najlepiej. Coś nie tak, Ashish? Dlaczego gracze z pola upuszczają piłki tylko z moich rzutów? Gdyby je łapali, zdobywałbym znacznie więcej punktów. Mógłbym wyeliminować wielu batsmenów. A prosiłeś Boga o pomoc? Chyba sobie żartujesz. Nie, mówię całkiem poważnie. Idziesz sobie w jakieś spokojne miejsce i po cichu go prosisz. Bóg ci pomoże. Zrobiłem, jak powiedział. Poprosiłem Boga, by pomógł graczom pola łapać piłki po moich rzutach. I tak się stało. Zdobyliśmy 6 punktów, najwięcej w trakcie wyjazdu. Zacząłem się zastanawiać, czyżby Bóg, do którego kierowałem moją niezgrabną modlitwę, naprawdę istniał? W następnym roku znowu wyjeżdżałem na turnieje, a później podróżowałem po Europie z kolegą z drużyny. Wracając do Indii, byłem pewny miejsca w uczelnianej drużynie krykieta. Coś się stało, Ashish? Nie zostałem powołany do reprezentacji uczelni. Jak to? Nie mam pojęcia. Podobno nie bez znaczenia jest to, że nie posługuję się miejscowym językiem. Nie no, coś podobnego. Ty chyba rzeczywiście masz pecha. Prawda? Jakby wciąż wszystko sprzysięgało się przeciw mnie. Wiesz, co powinieneś zrobić? W każdą środę wieczorem wziąć trochę pieniędzy i iść do świątyni w centrum miasta. Złożyć tam daninę Bogu i prosić go o przychylność. Myślisz, że to pomoże? No, nic nie zaszkodzi spróbować. Tak też zrobiłem, ale kiedy stanąłem nad pomalowanym na pomarańczowo kamieniem, mamrocząc moje prośby do Boga, poczułem się nieskończenie głupio.
Dobrze, że było już ciemno i żaden z kolegów chyba nie byłby w stanie mnie rozpoznać, kiedy kłaniałem się przed bożkiem. Po kilku tygodniach przestałem na próżno gadać do kamienia. Przygnębiony zacząłem palić i pić. W końcu sięgnąłem po truciznę, ale zamiast umrzeć, zwymiotowałem. Wtedy razem z przyjacielem zacząłem próbować haszyszu, ale po przerażających halucynacjach odstawiłem narkotyki. Późnym latem obaj zgłosiliśmy się jako wolontariusze do Krajowego Stowarzyszenia Niewidomych. Haszisz jest taka organizacja, która wysyła ludzi na obozy letnie do Stanów Zjednoczonych. Prowadzi też obozy dla niewidomych. Powinniśmy to sprawdzić. Ale co byśmy tam robili? Moglibyśmy pojechać jako opiekunowie i instruktorzy sportowi. Brzmi nieźle. No i mielibyśmy okazję zobaczyć Stany. No, tylko że szanse nie są zbyt wielkie, bo zgłasza się mnóstwo chętnych. A co nam szkodzi spróbować? Przeszliśmy pierwszy etap kwalifikacji i zostaliśmy wysłani do New Delhi na rozmowę z przedstawicielem organizatora, który rekrutował wolontariuszy. W efekcie zostałem przyjęty jako opiekun na obóz dla niewidomych w północnej Karolinie. Tam poznałem Emily, również wolontariuszkę, która była inna niż większość z nas. Ashish, co oznacza twoje imię? To po hindusku błogosławieństwo. Moja babcia tak mnie nazwała. Była bardzo religijna. Przetłumaczyła jedną ze świętych hinduskich ksiąg z oryginału w sanskrycie na swój ojczysty język, Gujarati. A ty też mówisz w tym języku? Nie, dlatego nigdy dobrze jej nie poznałem. Jesteś Hindusem? Tak, tak jak cała moja rodzina. A znasz Jezusa? Słyszałem o nim. To chrześcijański Bóg. Jezus jest synem Boga. Umarł na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi na świecie. Emily, przyszłabyś na naszą imprezę dziś wieczorem? Będziemy grali w ping-ponga, wypijemy parę drinków. Nie, dzięki, Ashish. Obiecałam kobietom, którymi się opiekuję, że spędzę z nimi ten wieczór. Lubię z nimi rozmawiać. A one bardzo to sobie cenią, jak każdy potrzebują opowiedzieć komuś o swoich problemach, a mają ich mnóstwo. Życie niewidomego naprawdę nie jest łatwe. Była bardzo miłą osobą. Podziwiałem ją za jej bezinteresowność, która bardzo ją wyróżniała na tle pozostałych opiekunów. Choć jej religia w ogóle mnie nie interesowała, zacząłem przychodzić na poranne rozważania biblijne tylko po to, by być blisko niej. Zaczęliśmy też razem biegać, ponieważ chciałem rzucić palenie. Dzięki, że mogę z tobą biegać. To bardzo dobrze mi robi. Ashish, masz jakieś plany na niedzielę? Nie. Poza tym, że mam zamiar pospać. A nie poszedłbyś ze mną do kościoła? A może zobaczymy się, jak wrócisz z kościoła? Mają tam fajną muzykę i ludzie są bardzo mili. Chodź ze mną chociaż raz. Jak ci się nie spodoba, więcej nie będę cię namawiała. Nie chcę, bo im tam ciągle mówią o Jezusie. Na czym mają mówić? Jezus jest twórcą naszej wiary i jedyną drogą do Boga. Jeżeli chcesz iść do nieba, musisz uwierzyć w Jezusa. On powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nigdy, przenigdy nie zgodzę się z tym, że Jezus jest jedyną drogą do Boga. Pod koniec lata wróciłem do Indii. Pisaliśmy do siebie z Emily prawie codziennie. Mojej mamie nie bardzo się to podobało. Uważała, że powinienem być wierny hinduskim standardom i trzymać kobietę na odległość wyciągniętej ręki. A mnie zależało na Emily do tego stopnia, że postanowiłem dyplom magisterski zrobić w Stanach Zjednoczonych. Dla mojej rodziny byłoby to wielkim splendorem, ale i poważnym obciążeniem finansowym. Ale oczywiście najpierw musiałbym się dostać na studia w Stanach. I to był największy problem. Rozmawiałem o tym z przyjacielem, który tam mieszkał. Co stoi na przeszkodzie?
Mam żałosne stopnie. Żadna uczelnia w Stanach mnie nie przyjmie. Mój tata zawsze mówił, że ma zdolne dzieci, ale moje oceny wcale na to nie wskazują. Nic się nie martw, stary. Najważniejsze są referencje z twojej obecnej uczelni, więc wysmaruj sobie takie, jakie chcesz. Zabajeruj trochę profesora i na pewno podpiszę. Tak myślisz? Pewnie. Zagadaj z nim na temat rozgrywek w krykieta. To pewnie nawet nie zauważy, co podpisuje. No, co mi szkodzi spróbować? Najwyżej powiedzą nie. Czy ty nie grasz przypadkiem w krykieta? Tak, panie profesorze. Tak mi się wydawało. Więc co cię do mnie sprowadza? Panie profesorze, chciałbym starać się o przyjęcie do MBA w Stanach Zjednoczonych. Rozumiem, że jest pan bardzo zajęty i nie będzie pan miał czasu, żeby napisać mi referencję. Dlatego zrobiłem to sam. Czy mógłby je pan podpisać? Mam nadzieję, że wygramy tegoroczny turniej. Oczywiście, panie profesorze. Bardzo ciężko trenujemy, żeby tak się stało. Chcemy jak najlepiej reprezentować uczelnię i kraj. Gdzie te twoje referencje? Tutaj. No co, mówiłem ci, że podpiszę? A jak tobie podoba się w Stanach? Jest super. Mnóstwo ślicznych dziewczyn. A studia? Jest ciężko? Bułka z masłem. Ale dam ci pewną radę. Nigdy nie umawiaj się z nowonarodzonymi chrześcijankami. A co to takiego? Taka zwariowana, fanatyczna grupa religijna. Najlepiej trzymać się od nich z daleka. Złożyłem dokumenty do koledżu w Nowym Jorku i następnego lata wróciłem na obóz dla niewidomych w północnej Karolinie, gdzie Emily i ja dalej rozwijaliśmy naszą przyjaźń. Zostałem przyjęty na uczelnię, więc jesienią pojechałem do Nowego Jorku i zacząłem studia. Wystąpiłem też o asystenturę, żeby nieco ulżyć finansowo rodzicom. Żeby zostać asystentem, musiałem mieć wszystkie oceny A. Wybrałem więc tylko 3 przedmioty, dzięki czemu miałem więcej czasu na naukę i na to, by rozejrzeć się dookoła. Miałem wszelkie powody ku temu, żeby być szczęśliwym. Miałem wspaniałych rodziców, podróżowałem do wielu krajów, a teraz byłem w Ameryce, ale wciąż czułem się pusty. W życiu musi chodzić o coś więcej. Pewnego wieczoru, siedząc przed komputerem w laboratorium, dostałem wiadomość od studentki o imieniu Heather. A ja jestem jego. Co to znaczy? To cytat z Biblii. Wierzysz w Biblię? Uważam, że wszystkie religie prowadzą do Boga. Masz otwarty umysł? Czy to właśnie nie dowodzi otwartości umysłu? Wiara, że wszystkie drogi prowadzą do Boga? Jeśli jesteś otwarty, to dlaczego nie czytasz Biblii? Czytałem Gita i jakoś wcale mi to nie pomogło. Może i czytałbym Biblię, gdybym ją miał, ale nie mam. Dostarczę ci. Dała mi swoją Biblię i poradziła, żebym zaczął czytać od Ewangelii Jana. Zaprosiła mnie też na studium biblijne i do kościoła. Poszedłem raz. Siostra Emily przysłała mi książkę o pewnym hinduskim kapłanie, który oddał swoje życie Chrystusowi. W tym czasie Emily kończyła w Bostonie studia magisterskie. Dostałeś asystenturę? To wspaniale. Wrócisz na to studium biblijne? Nie. Kompletnie nie rozumiałem, o czym oni tam mówią. Czego nie rozumiałeś? No, takich słów jak zbawienie, przebłaganie... To, że jesteśmy zgubieni na wieki. Biblia to wszystko wyjaśnia. Czytasz ją? Tak. I co myślisz? Mam wrażenie, jakby ktoś w Biblii znał każdą moją myśl i mówił do mnie, kiedy przestaję czytać. Ja mówię poważnie.
Zwłaszcza to, co mówi Jezus. Jego słowa są absolutnie wspaniałe. Te jego przypowieści i odpowiedzi na pytania. Jak on to robił? On po prostu był Bogiem. Za każdym razem, kiedy czytam słowo faryzeusz, to jakbym słyszał własne imię. Dochodzę do wniosku, że wszystko, co dobrego w życiu zrobiłem, robiłem po to, żeby inni widzieli. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, Ashish. I dlatego Jezus musiał przyjść, żeby nas zbawić. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedział. No, prawie ze wszystkim. No, z czym się nie zgadzasz? Że On jest jedyną drogą do Boga. Jak On mógł wypowiedzieć takie kategoryczne stwierdzenie? Ponieważ to prawda. Bóg posłał swojego jedynego Syna, by umarł za nasze grzechy. Jeśli Go odrzucisz, odrzucisz Boga i Jego plan zbawienia. W takim razie jestem na drodze do piekła. Podobnie jak cała moja rodzina, znajomi i przyjaciele. Tego nie mogę zaakceptować. W takim razie obawiam się, że nie mogę więcej się z Tobą spotykać, Ashish. Dlaczego? Ponieważ mogę wyjść tylko za kogoś, kto wierzy. Ale zawsze mówiłem, że będę chodził z Tobą do kościoła. To nie wystarczy. Musisz sam uwierzyć w Jezusa. Jesteś tego pewna? Tak. Poza tym nasza przyjaźń mogłaby prowadzić tylko do małżeństwa. A ja muszę dotrzymać obietnicy. Zerwanie z Emily jeszcze bardziej pogłębiło moją frustrację. Moje życie było puste, ale nie byłem gotowy, by pójść za Jezusem. Któregoś dnia rzuciłem mu szydercze wyzwanie. Jeśli jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem, to dlaczego sam mi się nie objawisz? Zrób to, inaczej nigdy w ciebie nie uwierzę. I on to zrobił. Kiedy ponownie sięgnąłem do Biblii, w 4 rozdziale listu do Hebrajczyków znalazłem takie słowa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę. A zaraz na następnej stronie: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Kilka tygodni później postanowiłem pójść do kościoła z moją przyjaciółką Heather. Podczas kazania pastor powiedział, że jeśli ktoś chciałby poznać Chrystusa, może z Nim porozmawiać po nabożeństwie. W czym mogę ci pomóc? Czytałem Biblię i wydaje mi się, jakby ten, kto ją napisał, znał moje myśli. I jakby mówił wprost do mnie, dlaczego tak jest? Wiesz, że Jezus umarł za twoje grzechy? Wiesz, że jesteś grzesznikiem? Tak. Dzięki Biblii zobaczyłem, jakim strasznym jestem hipokrytą. A chciałbyś, żeby Bóg przebaczył ci grzechy? Żeby cię zbawił i ofiarował życie wieczne? Tak, naprawdę tego chcę. Co muszę zrobić? Żałuj za swoje grzechy i poproś Jezusa, żeby cię zbawił i wszedł do twojego serca. On naprawdę jest jedyną drogą? Tak. On jest jedyną drogą do Boga. Modliłem się i Bóg dał mi nowe życie. Narodziłem się na nowo. Poczułem się czysty jak nigdy przedtem. Zniknął przytłaczający mnie ciężar i życie nabrało sensu. Wiedziałem, że jestem zbawiony. Zadzwoniłem do Emily. Halo? Cześć, Emily. Cześć. Nie uwierzysz w to, co ci powiem. A, z pewnością. Ale to będzie prawda. Dostałem najlepszy prezent urodzinowy w moim życiu. Tak. Nie wiedziałam, że miałeś urodziny. A co to za prezent? Zgadnij. No nie wiem, musisz mi powiedzieć. Jestem zbawiony. To cudownie. Emily, naprawdę.
Raz w tygodniu będę się spotykał z pastorem, a on będzie mnie uczył Biblii. Widzisz, to pierwszy werset, którego powinieneś nauczyć się na pamięć. Psalm 27, wiersz 1. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? Będziesz kuszony, by powątpiewać w swoje zbawienie, ale musisz mocno trzymać się Słowa Bożego. Jezus powiedział: dałem im życie wieczne i nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Z czasem Emily przekonała się, że moje nawrócenie było prawdziwe i przyjechała mnie odwiedzić. O, a co się stało z twoimi plakatami z gwiazdami rocka? Wyrzuciłem je. Podobnie jak książki o nich. To były jedne z moich fałszywych bożków. Niesamowite. A twoja rodzina już wie? No, tak. Siostra powiedziała, że przyniosłem hańbę i ból rodzicom. Rodzice się nie odezwali? Dostałem długi list od mojego ojca. Pisze w nim, że wszystkie religie wyznają te same wartości, że co do istoty niewiele różnią się między sobą. Ale tylko w chrześcijaństwie Bóg samego siebie poświęcił dla ludzkości. Poza tym Jezus wstał z grobu i był widziany przez ponad 500 świadków. Tak, wiem. Tata uważa, że zmiana religii odcina cię od twoich korzeni, od całej twojej przeszłości, ale to nieprawda. Kocham moją rodzinę i mój kraj, tylko że chciałbym, żeby oni wszyscy się nawrócili. Nawróciłem się w marcu 1991 roku. 3 lata później oficjalnie zaręczyliśmy się z Emily, a w następnym roku wzięliśmy ślub. Oboje byliśmy już wtedy po studiach i pracowaliśmy, ja jako informatyk. Czułem, że Bóg chce, żebym głębiej poznawał Jego Słowo. Przeprowadziliśmy się więc do Greenville w południowej Karolinie, gdzie kończę specjalizację z biblistyki. Bóg dał nam 3 córeczki i syna. Wizyta twojej mamy była bardzo miła, Ashish. Tak. Po latach już trochę cieplej traktują moją wiarę. Pomyśleć, że twoja mama prosi cię, żebyś podziękował za jedzenie przed posiłkiem. Niesamowite. Widzi, że życie dla Chrystusa bardzo mnie zmieniło. Myślę, że pomogło też to, że posłuchałeś ich, kiedy ci radzili, żebyś poczekał rok, zanim przyjmiesz chrzest. Trzeba być posłusznym Bogu, a On mówi nam, żebyśmy czcili naszych rodziców. Modlę się o to, żeby miłość moja do Boga nigdy nie ostygła. Gdyż dla mnie życiem jest Chrystus, a umrzeć to zysk. Moje serce pełne jest wdzięczności za to, co On zrobił w moim życiu. Kocham dzielić się Jego słowem i mam nadzieję, zawieźć się kiedyś do mojego kraju, do Indii. W programie numer 2929 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Ashisha Majmundara. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Nasz adres: Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon
312 922 1462.